Muszę wam się do czegoś przyznać. Witam. Tak, to ja. To ja, Ciaro Usago. Nie mogę powiedzieć, że nowy rok, nowe ja, ale tak, to nowe ja. A w zasadzie moja nowa głowa. A w zasadzie jeszcze bardziej nowa fryzura. A w zasadzie jeszcze bardziej jej brak. Dlaczego? Po co? I jak? Zapraszam do oglądania. Witam was, Ciarosy, witam wszystkich nowych. Jeśli mnie nie znacie, jestem Ciaro Usago i dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianie, która zaszła na mojej głowie. Bo jeśli nie wiecie, albo wiecie, no to jeszcze chwilę temu wyglądałem dosłownie tak. A jeszcze dawniej wyglądałem tak. I tak, i tak. Więc ja lubię się zmieniać i często powtarzam, że zmiana jest jedną z największych wartości na świecie i jest jedyną pewną rzeczą, moim zdaniem. I gdyby nie zmiany, to człowiek by się nie rozwijał. Pod żadnym względem. No ale zostańmy przy tej mojej głowie, przy moich włosach. Dlaczego zdecydowałem się na taki krok? Bo wiecie, że byłem przywiązany do swojej czupryny, jeśli można ją tak nazwać, ale muszę wam się do czegoś przyznać. Pamiętacie film, w którym mówiłem o mojej złamanej nodze, w zasadzie o nogach, o tym, że wypadały mi włosy przez bardzo silne leki i takie inne różne rzeczy? Ten film wyświetli wam się tutaj u góry, możecie sobie przypomnieć, jeśli macie taką potrzebę. No i tam jakby trochę poruszyłem temat moich włosów. I tak, one były wtedy bardzo osłabione i bardzo wypadały. Czy to się zatrzymało? No właśnie, nie do końca. Może moje włosy wydają się gęste, mocne i w ogóle... No i w pewien sposób tak jest. Ale też nie do końca. Te włosy są coraz słabsze. Tych włosów mam coraz mniej. Walczę w różny sposób, żeby jak najwięcej ich zostało na tej mojej głowie, ale nie jest to takie łatwe. Dlatego podejrzewam, a wręcz jestem pewien, że będą użyte bardziej radykalne środki, bo nie wyobrażam sobie być łysym tak totalnie. Ja teraz czuję się bardzo łysy, ale bez włosów być w ogóle, albo mieć je tylko tutaj? No to nie ja. To nie ja. Więc dużo osób pyta mnie się, jak czuję się w tych włosach. I odpowiedź jest taka, że nie czuję się źle, ale nie czuję się też dobrze. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Jest czasami taki moment, że no nie czujecie się jakoś zajebiście fajnie, że to jest moja ulubiona fryzura albo moja ulubiona stylowa, ale jest okej. Natomiast też nie jest tak źle, że o Boże, no po prostu, no wiecie, to nie jest tak, że ja się budzę, patrzę w lustro i mówię: o Jezu, jak ja wyglądam, fuj Boże, no nie, jakiś dres albo coś. Nie, nie, w ogóle tak się nie czuję. Zresztą uważam, że jakby fryzura nie jest wyznacznikiem tego, czy ktoś jest dresem, patolą, czy nie wiem, czy emo, czy cokolwiek. Włosy to włosy, można je zmieniać. I fajnie, że można to zmieniać. I fajnie, że one rosną. To jest bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. Fajne. W ogóle jestem ciekaw, co myślicie o tym moim nowym wyglądzie. Dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawy. Ja tak naprawdę dopiero się jakby... Znaczy, czy przyzwyczajam? Nie, bo ja się dosyć szybko przyzwyczajam do zmiany wizerunku. Potrzebuję 2-3 dni, tak naprawdę, serio. A te włosy mają tak naprawdę... Znaczy, te włosy. Ten wygląd ma tak naprawdę kilka dni, bo ja to zrobiłem kilka dni temu. I zrobiłem to na ultra spontanie, słuchajcie. A natknęło mnie do tego tak naprawdę... Natknęły mnie Chiny do tego tak naprawdę. Ponieważ ja mam... Znaczy teraz tego może tak nie widać, co się nie rzuca, no ale mam tutaj te włosy takie trochę rzadsze i mam zakola, dla niektórych to są zakola ogromne, dla niektórych małe, dla niektórych średnie. Dla mnie ja mam zakola milion kilometrowe po prostu, że tak to nazwę, ale już taki jestem i tego na razie nie zmienię. Na razie. No i słuchajcie, czy zakola mnie popchnęły do tego, żeby obciąć te włosy, ostrzyć je tak na tak krótko? Tak i nie. Słuchajcie, byłem w Chinach i miałem jeszcze tą swoją czuprynę, zresztą widzieliście to pewnie po Instastory i po zdjęciach. Tak, tak, obiecuję, będzie vlog z Chin, tylko uwierzcie mi, mam tak dużo materiału, że to muszę to jakoś wszystko złożyć, a
ostatnio czas mnie tak pośpiesza, gna i wszystko. I nie wiem w ogóle, co się ostatnio dzieje w moim życiu. Mam takie teraz trochę rozterki, więc musicie być wyrozumiali, a przynajmniej możecie być wyrozumiali. No i słuchajcie, i w tych Chinach pogoda była bardzo zmienna, jak nie jedna kobieta, ale nie tylko kobieta. Po prostu pogoda była bardzo zmienna. Raz wiało, ale słońce było ogromne, potem był nagle śnieg i to ogromny. No po prostu ja nie wiedziałem w pewnym momencie, co tam się dzieje. I ja zawsze z mamą tak się śmieję, jak gdzieś z nią jestem, że nasze włosy nie lubią deszczu, wiatru, wilgoci, bo dzieją się różne rzeczy. Słuchajcie, i ten wiatr tam tak wiał, że po prostu ja starałem się te włosy mieć tak fajnie uczesane, a tutaj tak, tu jakieś czoło odsłonięte, tu jakieś zakole odkryte. Masakra, słuchajcie! Ja miałem wrażenie w pewnym momencie, że jestem jakby więźniem swoich włosów. I mówię, o nie. Nie, ja już się do tego zbierałem jakiś czas, żeby się ogolić, może nie na łyso, ale na tak krótko jak teraz. No i słuchajcie, i oglądam te urywki vlogów, ostatnio sobie tak leżę, oglądam, chcę coś tam poskładać i co chwilę tak mówię do Ali, Ala, odkryło mi się włosy i po prostu, no nienormalny po prostu. Ja mówię, no czy zachokola, czy jakieś cholerne włosy będą rządzić moim życiem? Nie. Więc w tej samej chwili, w której o tym pomyślałem, wziąłem maszynkę i zgoliłem się na 15 mm. Ona może teraz już przez kilka dni ciut odrosły, bo mi bardzo szybko włosy rosną, ale no chyba jest różnica do tego, co było. No ale teraz będzie tak i myślę, że już tą fryzurę zachowam u siebie. Fryzurę. I myślę, że taką długość włosów zachowam u siebie już teraz przez jakiś dłuższy czas. Myślę, że tak. Ponieważ wiecie, co jest w tym zajebiste? Ja wstaję rano i nie muszę robić nic. Wieje wiatr, pada deszcz, nie muszę się przejmować. Ubieram czapkę, ściągam ją, nie muszę się przejmować, że coś jest odgniecione. Nakładam kaptur i jest okej. I nie muszę się bać, że moja czupryna się zgniecie albo coś się z tym stanie po prostu. Nie muszę w ogóle o tym myśleć. I to jest cudowne. A to, że wyglądam jak wyglądam i nie czuję się dobrze, przeżyję. Aż do pewnego momentu, bo moje włosy będą gęstsze, lepsze, mocniejsze i myślę, że na 100% kiedyś będą znowu długie, tak jak tu. Bo powiem wam szczerze, że miałem już na głowie wszystko. Miałem kolorowe włosy, miałem długie grzywy, miałem jakieś ogony, miałem długie włosy całe, miałem już takie włosy, nawet krótsze. Miałem jakieś grzywy takie, grzywy zielone, grzywy blond, loki, surfera jakiegoś. Miałem wszystko na głowie. No może oprócz różowych włosów, chociaż przez przypadek kiedyś grzywka mi się trochę różowa zrobiła, ale to było przez minutę. No i słuchajcie, ja już miałem wszystko i powiem wam szczerze, że z tych wszystkich włosów, które miałem na sobie, z wszystkich fryzur, które miałem na sobie, na swojej głowie, najlepiej czułem się tak. To po prostu było najlepsze. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale jak miałem takie długie włosy, a do tego jeszcze były zakręcone czy sfalowane, nieważne, ale jak te włosy były takie długie, ich było pełno i w ogóle, to czułem, że ja. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Myślę, że część z was wie, o co mi chodzi. Ale nie dlatego, że ktoś mówi, że dobrze wyglądam, bo wiele osób mówiło mi, że zetnij te włosy. Natomiast też duża część mówiła, że o wow, zajebiście, ale mnie obchodzą inni. Zresztą wiecie, że mnie nie obchodzą inni. Mnie nie obchodzi, co kto o mnie myśli, o moich włosach. I dlatego też właśnie mam teraz te włosy krótkie, bo pewnie dużo osób powie, o jest, Wiecie, gdzie ja to mam? No właśnie. Właśnie. Oczywiście fajnie, jak ktoś mówi, że masz fajne włosy, czy takie, czy siakie. No ale nieważne. Wracam do tego. Dlaczego w długich włosach czułem się najlepiej? Miałem takie wewnętrzne poczucie, że to jestem ja. Że tak powinno być. Znaczy powinno, nie lubię tego słowa, ale wiecie, o co mi chodzi. Że to jestem ja, taki ciaro usago. I w ogóle jestem trochę wkurzony, że nie założyłem tego kanału jeszcze jak miałem te długie włosy. Bo podejrzewałem, że jakbym miał te długie włosy, to byłoby jeszcze ciekawiej. Bo wiecie, te loki i mógłbym udowodnić na swoich własnych lokach tym niektórym psychomaniaczkom, włosomaniaczkom, że moje metody działają i metody, których się nauczyłem przez 11 lat pracy, nawet więcej, też działają. Nie wszystkie metody, nawet naturalne, są złe, ale nie wszystkie nienaturalne metody też są złe. Nie wolno wrzucać wszystkiego do jednego wora. Tak, i myślę, że kiedyś w przyszłości moje włosy sięgną pasa. Tak.
No ale koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o tych moich włosach, bo ja się czuję tak jeszcze trochę śmiesznie, chociaż już się przyzwyczaiłem, bo to już jest... Poczekajcie, no to już jest chyba z 4 dni mam te włosy. 4 dni jakoś tak, no. To się czuję nawet tak... No już... No nic nie zrobię, no chyba, że peruka, prawda? A to by nawet nie był zły pomysł, chociaż biorąc pod uwagę moje uderzenia gorąca, to w tej peruce chyba... Nie wiem, to by było jakieś... Peruka by była ściągnięta po 5 minutach, podejrzewam, jeszcze jakby było ciepło, a teraz jest coraz cieplej. I bardzo się cieszę, że jest coraz cieplej, bo będzie wiosna, można wychodzić na rowery, na hulajnogi różne i w ogóle. A właśnie, ostatnio zacząłem z przyjaciółką jeździć na tych hulajnogach takich elektrycznych. To jest trochę creepy, słuchajcie, nie wiedziałem, że ta hulajnoga tak szybko pędzi w ogóle, ale ogólnie jest super zabawa, tylko jest nieco, znaczy może nie, że droga, ale Uber jest tańszy w zasadzie. No ale fajna frajda. Na pewno jeszcze będę jeździć nie raz. Tylko naprawdę proszę was, jeśli wy też jeździcie na tych hulajnogach, uważajcie, bo widziałem naprawdę różne filmiki z różnymi wypadkami na tych hulajnogach. I no... U nas też w Polsce oczywiście, w Polandii naszej, drogi nie są zbyt gładkie, proste, jednolite, ładne, gładziutkie. I słuchajcie, jak ja tak się rozpędziłem na tej hulajnodze do tam 30 km chyba na godzinę to jakoś jest, tak sobie jadę, i jak nie daj coś, jest jakaś mała w ogóle, nie wiem, dziurka, jakiś kamyczek, coś, to jak podskoczyłem, to wiecie, palpitacje w ogóle. No i to jest ogólnie strach, że coś takiego się dzieje. I trzeba uważać na rowerzystów i w ogóle, dlatego róbmy wszystko z głową. No ja się z głową akurat nie ogoliłem, bo ja w ogóle jak to robiłem, to wiecie, ja dostałem jakiegoś szału, ja się śmiałem i w ogóle goliłem te włosy. Chociaż to już był mój trzeci raz, że tak w szale uwaliłem sobie włosy. Pierwszy raz to było właśnie około 5 lat temu, jak zacząłem zapuszczać włosy. W sensie miałem jakąś nieudaną fryzurę i przy lustrze w salonie przy klientach i w ogóle też się ogoliłem, ale to było prawie na łyso, to było 1 mm na tej nasadce. Drugi raz to było, jak uwaliłem swoje włosy długie. Też w poczuciu takiej beznadziei, że one były takie rzadkie. No i teraz zrobiłem to samo praktycznie, czyli w takim, wiecie, szale. Szał macicy. Nie no, to nie był szał macicy, ale wiecie, taki... Właśnie, dajcie mi znać, czy miałyście albo mieliście kiedyś taką sytuację, że nagle dostaliście jakąś taką energię, taką, że musieliście coś zrobić i zrobiliście to. Nie wiem, czy to było golenie włosów, czy nie wiem, obcięliście sobie paznokcie, czy nie wiem, wyrzuciliście telewizor przez okno. Jakieś takie, wiecie, chore trochę rzeczy, ale takie trochę też śmieszne, ale jednocześnie takie, które dały wam takie poczucie wolności. Dajcie mi znać. I dajcie mi znać, co sądzicie o mojej nowej fryzurze. Tak. Ja się z wami żegnam. Widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Jeśli filmy za jakiś czas, albo już od teraz jakoś nie będą tak ultra jak zawsze na bieżąco, to też mi wybaczcie, ale u mnie teraz w życiu są tak ogromne zawirowania i dzieje się tyle rzeczy, że ja już czasami nie ogarniam, więc mam nadzieję, że mogę liczyć na waszą wyrozumiałość i oddzięczę się jakimiś fajnymi filmami, bo mam parę nowych pomysłów. Jeśli macie też jakieś pomysły, to dajcie mi znać. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i za szczerość. Dajcie kciuka w górę, a my widzimy się już za kilka dni. Trzymajcie się, hej!